Barkołem. Gaming World Media. Bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed wami 14 odcinek z serii ETS 2 właśnie na moim kanale. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, wbijajcie na Facebooka, Twitcha, Instagrama i TikToka, a ja już teraz gorąco i serdecznie zapraszam was do udziału właśnie w odcinku 14. No słuchajcie, tak jak pamiętacie, dojechaliśmy na Holandię. No i patrzymy, 45 852 euracze na koncie, oczywiście tutaj liczba ciężarówek, liczba kierowców, no jeszcze tutaj nic pod tym kątem się, słuchajcie, nie zmienia, także no zobaczmy, co tutaj dzisiaj będziemy mieli do zrobienia. Tak jak widać, no pora już taka, można powiedzieć, mocno wieczorna. Czekamy oczywiście na wpływy tutaj, jeżeli chodzi o naszych kierowców. No dobra, słuchajcie, także tak jak widzicie, niestety, ale znowu po jakichś tam aktualizacjach dziabnęło nas, słuchajcie, znowu do garażu w Poznaniu, więc no jakby nie patrzeć, słuchajcie, no mamy tutaj, będziemy musieli znowu troszeczkę drogi nadrobić. Dobra, jeszcze tylko sprawdzę szybciutko klawisze i przyciski, bo już naprawdę, słuchajcie, nie pamiętam, jak to wszystko wychodzi. Dobra, co my tu potrzebujemy? Światła awaryjne. Dobra, tylko zmienimy sobie tutaj. O. Dobra, już powinno być ok. No dobra, słuchajcie, także no tak jak widzicie, tepnęło nas z powrotem do naszego garażu w Poznaniu. Więc słuchajcie, no cóż mam powiedzieć, mimo że mamy, i to jest ciekawe, zapisy porobione oczywiście po każdym odcinku, no to i tak to nie dało, słuchajcie, za wiele. Więc tepnęło nas, słuchajcie, do naszego miasta tutaj. Więc no, będzie ciekawie. Będziemy musieli praktycznie jechać, słuchajcie, od początku naszą trasę w kierunku Holandii. No nic, dobra, zobaczymy. Co to będzie dla nas do zrobienia? Dobra, jeszcze. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Ledwo wyhamowałem, słuchajcie. Dobra, i tutaj zjedziemy sobie do tej firmy, zobaczymy, co tutaj dla nas jest do przewozu. Dobra, tylko trochę przesadziłem, słuchajcie, naprawdę jakoś, nie wiem, dawno się nie jeździło, czy jak? Dobra, trochę cofniemy. O, i teraz będzie można przyjąć zlecenie. Dobra, zobaczmy, co tu jest dla nas przygotowane.
Co tu możemy wybrać? No słuchajcie, przecież zobaczcie, my byliśmy już tutaj praktycznie, no także jest nieźle. No dobra, no to kierunek, czyli tak, no mamy do wyboru tak naprawdę niewiele i powiem szczerze, że jakieś takie niedrogie te przesyłki, więc spróbujemy wybrać inną firmę, słuchajcie. Trochę się pokręcimy dzisiaj po tym Poznaniu. No to też pokazuje, że po prostu warto mieć, słuchajcie, garaże w różnych miastach, bo niestety może w przypadku jakiejś aktualizacji... Oh my god! Co teraz? Dobra, pojechał dalej. Nie wyhamowałem niestety, coś na tym deszczu, słuchajcie, nie mogę dzisiaj hamować, bo ewidentnie nasze auto jakoś mocniej się rozpędza. Z tym hamowaniem naprawdę coś dzisiaj dziwnie. No nic, zobaczmy co jest tutaj. No jest Szczecin, no ale już za 4500, więc myślę, że to będzie lepsza dla nas propozycja. No dobra, to idziemy, jedziemy, słuchajcie, przepiąć tylko tutaj naszą naczepę i lecimy dalej. No i tak jak widzieliście, musimy, słuchajcie, naszą trasę praktycznie robić od początku. No nie jest to już pierwszy raz, słuchajcie, że taka sytuacja mi się zdarzyła. Zaczepiona i możemy wpłynąć. Do przejechania. Skręć w lewo. Możemy jechać. Dobrze. Jedź prosto. Załapiemy się na zielone światełko. No nic, kochani, no, tak czasami bywa, wiadomo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Tak jak wiecie, po prostu powinniśmy przygotować się na takie ewentualności. No ale cóż, nie jest to jeszcze na tym etapie, dlatego że mamy po prostu za mało funduszy. Spłacamy kredyt, więc może, słuchajcie, jeżeli uda nam się ten kredyt spłacić, to wtedy będziemy myśleć o tym, żeby w różnych miejscach po prostu te nasze garaże budować. Ciekawy jestem też, jak z innymi naszymi tutaj pracownikami, czy oni też, podobnie jak my, zostaliśmy cofnięci. Słuchajcie, do miasta rodzinnego, można powiedzieć. No cóż, trochę taka nieprzyjemna sytuacja, no bo wiadomo, już naprawdę kilka odcinków przecież poświęciliśmy na to, żeby dolecieć na Holandię. Byliśmy już na tej Holandii. No ale cóż, gra postanowiła nas, słuchajcie, cofnąć do miasta rodzinnego. No i cóż, zaczynamy dzisiejszy odcinek, słuchajcie, od zlecenia właśnie Poznań, Szczecin. Później oczywiście będziemy próbowali przedostać się do Berlina. No i później już tam w linii prostej oczywiście może nam się uda znowu dofrunąć, słuchajcie, do Holandii. No cóż, tak czasami bywa. Dobra, tutaj w miarę gładko. Dobrze, deszczyk już się powoli kończy, aczkolwiek jeszcze troszeczkę tych kropelek widać. Dobra, tutaj jest pusto, możemy bez problemu się włączyć do ruchu, no i lecimy. 220 km dla nas tutaj do zrobienia. Dobra, na razie już mogę te wycieraki wyłączyć. Jedź prosto. Thank you.
zaraz, jak tam wygląda sprawa. Nie no, zmęczeni nie jesteśmy. Dobra, paliwko jeszcze mamy, więc na spokojnie możemy ruszać tutaj w trasę, rozpędzać się i próbować oczywiście jak najszybciej dotrzeć do celu. No, pieniążki na szczęście nam, słuchajcie, nie zniknęły. Jezus Maria, co to było? Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Płatna autostradka. Jeszcze kawałeczek. No, na razie tutaj bez opłat. Pobraliśmy dopiero bilecik. Dalej. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Dobra, ostatnio było troszeczkę pechowo. Tak jak pamiętacie, chyba ze dwa mandaty wleciały, słuchajcie, w naszej podróży na Holandię. Więc no, dzisiaj będę starał się troszeczkę mocniej uważać, żebyśmy tutaj nie dostawali po kieszeni, bo wiadomo, każda złotówka, każdy euracz liczy się tutaj na naszym koncie. No i cóż, na razie, słuchajcie, no, nasze przedsiębiorstwo się rozwija. Nie było na razie żadnej informacji o naszych kierowcach. Oczywiście jak zrobimy to pierwsze zlecenie, no to standardowo zrobimy sobie taki przegląd właśnie, jak tam te nasze chłopaki w trasie sobie radzą. Ajajaj, normalnie od razu mi trzęsie tutaj, jak tylko zjadę na tą białą linię. No ale tak powinno być. Tak powinno być. Szybka reakcja oczywiście. Dobra, ograniczenie do 80. Jeszcze tutaj mamy pod górę, więc tak nie do końca można było to zrobić. O, słuchajcie, zaczynamy ziewać. No więc jednak to nasze zmęczenie wcale nie jest takie na poziomie bardzo satysfakcjonującym. No i musimy się, słuchajcie, przemęczyć do tego Szczecina, bo tak jak pamiętacie, jeżeli my na przykład teraz byśmy sobie udali się właśnie na ten odpoczynek, no to niestety, ale dostajemy wtedy po kieszeni za ładunki, więc za spóźnioną dostawę. No cóż, będzie trzeba się po prostu w Szczecinie dopiero przespać. Miejmy nadzieję, że w miarę to szybko, aczkolwiek 3 godziny, no to jest tak trochę, że tak powiem, czasowo długo. Dobra, tutaj chyba będziemy odbijali zaraz. Dobra, jeszcze trzymaj ziewanie. Się prawej strony. Jesteśmy w stanie przeżyć. Gorzej oczywiście, jak nasz kierowca zamyka oczy. Jezus Maria, co to jest? Dobra. Zjedź w prawo. Dobra, tu mamy jakiś upadek.
ogóle można to przejechać, bo gorzej by było. Nie no, naprawdę, jestem ciekawy jeszcze ile my zapłacimy za ten malutki odcineczek. Nie wiem ile my przejechaliśmy tą autostradą z 50 km. Dobra, ciężko stwierdzić, słuchajcie, bo mam takie wrażenie, że chyba nam przybyło pieniążków. Przygotuj się do skrętu w lewo. Dobra, świeci nam się już zmęczenie na czerwono, więc... Skręć w lewo. Zaraz się okaże, że moja zapowiedź, że my tutaj będziemy uważać na mandaciki, może się źle zakończyć. Możemy dostać niestety, ale karę za to, że jedziemy na full zmęczeniu. Dobrze, to bada mnie zmęczenie, więc tak jak widzicie, zaczynam już przymykać oko. A my tu jeszcze mamy ponad 2 godziny do celu, więc no, troszkę ryzykowna ta sytuacja. Ale fakt jest taki, że jak teraz, słuchajcie, byśmy gdzieś tutaj zjechali na odpoczynek, no to wtedy będziemy mieć troszeczkę gorzej od strony tego samego zlecenia, czyli po prostu dostaniemy karę, a tego nie chciałbym tutaj na początku. No, jest ten parking, aż kusi, no ale mówię, no nie no, słuchajcie, musimy to spróbować przejechać. Jedziemy taką drogą, gdzie jest troszeczkę większe ograniczenie. No nic, musimy, słuchajcie, podjąć to ryzyko. Nie ma innej opcji. No jeszcze 100 do przejechania. Wolnie, żeby nie kusić losu. Na razie nam się jako tako udaje to przeżyć. Zobaczymy, czy uda nam się faktycznie dotrzeć do celu, słuchajcie, bez żadnych konsekwencji. To by było oczywiście dla nas tutaj najlepsze rozwiązanie z tej sytuacji. No tutaj naprawdę można przez przypadek dosyć szybko zwiększyć prędkość. Zostało 70 km jeszcze do celu. Dobra, na razie odpukać. Słuchajcie, no jedziemy, udaje nam się to w miarę.
dobra, ostatnie 50 km do przejechania. No mam nadzieję, że naprawdę, słuchajcie, będzie tutaj bez żadnych niespodzianek. Dobra, to jest jeszcze, słuchajcie, do przeżycia, bo naprawdę tam w tych 18 wheels wersjach to była taka sytuacja, że zamykały nam się oczy, słuchajcie, przez jakiś czas w ogóle nie widzieliśmy ekranów i wtedy naprawdę ciężko było jechać, no, a tutaj na razie dajemy radę. Mam nadzieję, że naprawdę, słuchajcie, uda nam się tutaj dojechać. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Dobra. Tak, ciekawy. Ciekawy skręt. Tutaj trzeba się tak mocniej trochę wychylić. Dobra, lecimy. No i niestety. Niestety, dostaliśmy karę. 100 euro. Jedź prosto. Dobra, no mamy tą nauczkę, słuchajcie, no niestety mówię, po tych aktualizacjach naprawdę, słuchajcie, trzeba po prostu wszystko sprawdzać od razu, czy właśnie te wszystkie rzeczy, jak zmęczenie, paliwo, to wszystko jest, bo widać, że również i na nasze zmęczenie miało to wpływ, że przeniosło nas, słuchajcie, do Poznania. Wiemy, bo wiadomo, jest ograniczenie. Dobra, nic się tu nie zmienia, więc my zaraz, słuchajcie, możemy dostać kolejną stówę. Jesteśmy bardzo blisko celu. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Dobra, zdążyłem w ostatniej chwili, a już tak było naprawdę na pograniczu, słuchajcie. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Dobra, jesteśmy na miejscu. Dobra, i teraz tak, zrzucimy ten ładunek. No i oczywiście poszukamy... Koniec trasy. Poszukamy hotelu. Dobra. No, poprosimy tutaj tą wersję. Muszę troszeczkę zakręcić. Dobra, zmienimy sobie teraz... Aha, tylko strasznie.
właśnie jesteśmy krzywo tutaj ustawieni. Dobra, o. Dobra, udało się. Dobra, i teraz lecimy, słuchajcie, tylko zobaczymy podsumowanie. Doskonale, 229 km przejechanych, dostaliśmy kolejne expy. 229 i dodać 90 za bonus tą przyczepą. No i oczywiście, słuchajcie, co najważniejsze, zarobiliśmy 4,5 tysiąca i jeszcze dostaliśmy premię, więc no, słuchajcie, możemy sobie jakoś ten koszt tutaj zniwelować, niestety, tej kary, którą dostaliśmy za jeżdżenie tutaj ponad czas. No dobra, zobaczmy. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja u naszych kierowców. Słuchajcie, no wszyscy są w trasie. Dobra, 1547 na dzień. To jest zysk. No i tutaj mamy ten drugi nasz kierowca. Też widać, że jest w trasie. 1811 km przejechanych. No dobra, nie, no to tak jest na razie, słuchajcie, jest ok. Ocena 1,7. No dobra, ale to będziemy oczywiście, słuchajcie, pracowali na tym, żeby te oceny im się zwiększały. No dobra, lecimy dalej. Dobrze, my teraz potrzebujemy, słuchajcie, szybko dostać się do hotelu. Dobra, mkniemy sobie tutaj, będzie najszybciej. No i dobra, słuchajcie, no pierwsze zlecenie dzisiejszego odcinka mamy wykonane. Drugie zleconko, no mam nadzieję, bo musimy się oczywiście kierować w stronę Berlina. No naprawdę, ta nasza maszyna, słuchajcie, bez ładunku to jest potwór. Bardzo szybko się tutaj rozpędzić. Co to było? No nie wiem, słuchajcie, czy przypadkiem nie dostaliśmy kolejnej stówy. Masakra jest z tymi karami, także no niestety 200 dostaliśmy już. A tu można kupić garaż, a my chcemy się przespać, a nie kupić garaż. No naprawdę, słuchajcie, to zobaczcie. Sporo kasy naprawdę byśmy potrzebowali, a najbezpieczniej oczywiście dla nas by było, żebyśmy mieli miejsce, w każdym mieście, to wtedy przy takich sytuacjach po prostu, no tak, ale to jeżeli tego nie kupimy, to tutaj nie pójdzie tak zrobić. Dobra, próbujemy tam przy tym warsztacie się przespać. Musimy niestety tam dotrzeć, zanim dostaniemy kolejną karę. No niestety, pilnują nam, słuchajcie, tutaj, żebyśmy za wiele nie zarabiali. Okej, gasimy światełka. Silniczek. I lecimy. No dobra, 6 rano. Dobrze, w międzyczasie jeszcze tutaj nasz Ralf. Dostaliśmy info, słuchajcie, o jego zarobku. Dobra. Okej, no i teraz możemy
Teraz możemy ruszać, słuchajcie, po jakiś ładunek kolejny. Dobra, 6 rano, to jeszcze w miarę pusto na tych drogach. Dobra, i tutaj chyba mamy jakąś firmę. Pierwszą taką, zobaczymy zaraz. Nie, to nie jest firma. Co to jest? Aha, agencja pracy. No nie. To nam to na razie nie jest potrzebne. Oj, 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 oj. No normalnie jeszcze sobie zniszczę auto. Dobra, i lecimy tutaj. Dobra, zobaczmy, jakie zlecenia mamy tutaj. Nas interesuje kierunek Niemcy, oczywiście. No nie, a my tu tylko mamy Szczecin-Poznań. Dobra, no to niestety, ale szukamy dalej. Tej drugiej firmie tutaj. Dobra, tu musimy skręcić. Dobra, na szczęście teraz się udało wyhamować, słuchajcie. Trzeba uważać jednak na tych lewych pasach, żeby się tutaj nigdzie nie rozwalić. Dobra, zobaczmy, co jest tutaj. Poznań, Poznań, Rostock, czyli no już mamy ten kierunek na Niemcy, ale no tak troszeczkę nie w tą stronę, co byśmy chcieli. No nic, słuchajcie, ale chyba nie mamy wyjścia, aczkolwiek mówię, jeszcze nie dam za wygraną, jeszcze, słuchajcie, sprawdzimy. Trudno, czasami lepiej trochę więcej czasu stracić, ale jednak mieć to zlecenie takie, które nas tutaj by satysfakcjonowało. Dobra, zobaczę, chyba tu jest jeszcze firma. Dobra, zobaczmy, co jest tutaj. Poznań, Poznań, Poznań. No, ile tu jest? Dobra, zobaczmy jeszcze, czy my tu jeszcze mamy coś w ogóle do dyspozycji na tej mapce Szczecina. No powiem wam szczerze, że nie ma.
No nic, dobra, to bierzemy, słuchajcie, te belki. Może taki tańszy trochę, ale... ale z gabarytem, więc też troszeczkę przy okazji zobaczymy, jak to tam się jeździ w takiej formie. Dobra, bierzemy to zlecenie na Rostock, słuchajcie, bo my naprawdę musimy się dostać na kierunek Niemiec. Dobra, przyjmujemy zleconko. Do dzieła. Ponad gabaryt to nie jest, to jeszcze naprawdę daleka droga, słuchajcie, żebyśmy włożyli gabaryty. Dobra. W drogę. I lecimy. Ze zmęczeniem raczej nie powinno być, także to jest, pamiętajcie, macie na niebiesko, to od razu lepiej zjechać, lepiej odpocząć. Skręć w lewo. Bo niestety później sporo nas to kosztuje. No dobra, lecimy, słuchajcie, w kierunku na rondzie, Niemiec. Zjedź drugim zjazdem. Lecimy w kierunku Niemiec. No może niezbyt dużo dostaniemy, słuchajcie, za ten transport, no ale cóż. Zjedź z ronda. Musimy się jakoś tam dostać w kierunku Holandii, bo nie odpuszczę, słuchajcie, natomiast no to też ciekawe było, że na mapce nie było widać tych punktów. Mam nadzieję, że tam po aktualizacji też się tak nie wydarzyło, słuchajcie, że teraz na nowo będziemy odkrywali wszystkie miasta, bo tego bym nie chciał. Na razie 52 tysiące i pół euraczów na naszym koncie i lecimy oczywiście zarabiać kolejne pieniążki. No niestety, ale nasi kierowcy, można powiedzieć, że robią takie, jak widać, ładunki dosyć tanie. No tutaj Ralf ostatnio 800 euro, więc widać, że to nie jest dużo, ale trzeba obserwować, słuchajcie. Trzeba patrzeć, czy ci nasi kierowcy i ich zarobki dzienne się zwiększają, czy też zmniejszają. Warto na to patrzeć oczywiście i ewentualnie szkolić tych naszych kierowców. Staramy się oczywiście tutaj uzbierać jak najwięcej kasy, bo to jest, słuchajcie, dla nas niestety, ale w tej chwili priorytet, żeby po prostu jak najwięcej kasy uzbierać i zacząć rozwijać tą naszą firemkę jeszcze mocniej, bo wiadomo, no, kredytu to my teraz żadnego nie weźmiemy. Dobra, żegnaj Polsko, witaj Germany. Mamy przejście graniczne, jak widać. Dobrze, że sobie tak można luźno przejechać. No oczywiście też zawsze istnieje opcja, słuchajcie, luźnego przelotu, ale no tak jak wiecie, lepiej tych wolnych przejazdów. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Lepiej sobie naprawdę wziąć nawet troszeczkę tańsze zlecenie. Zjedź w prawo. Zresztą z tego co pamiętam, słuchajcie, to z tym Berlinem coś tam było, tak? Zawsze przygotuj się do skrętu w lewo. Kłopot, żeby w ogóle do Zwolnij. Tego Berlina. Jedziesz powyżej dotrzeć. Dozwolonej prędkości. No faktycznie trochę przesadziłem, słuchajcie, na tym podjeździe, no ale dobra. Skręć w lewo. Do normy. Dobra, teraz się trzeba będzie. Nie, słuchajcie, co to było? Co to był za pech? No nie, no nie dość, że się zderzyłem, to jeszcze od razu z policją. Nie, no masakra jakaś, no. No to słuchajcie, poszło nam z konta chyba, no nawet nie chyba, prawie 1000 euro. Nieźle.
naprawdę. Nie wiem, co ja tutaj odwaliłem, słuchajcie, przez chwilę. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. No masakra, masakra, masakra. Także można powiedzieć, że zarobek Ralfa właśnie zostawiliśmy na radiowozie marki niemieckiej. Cóż powiedzieć, no naprawdę, nie wiem, słuchajcie, chciałem wyhamować, a jeszcze później niestety, ale ta policja jak ruszyła, to musiała chyba uderzyć w naszą naczepę. Miejmy nadzieję, że nie dostaniemy jakiejś kary tutaj za uszkodzenia. No i zobaczmy, przykód. Kierowca Lenart, 516 euro, więc... Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. To tylko pokazuje, słuchajcie, że naprawdę te nasze mandaty to jest dosyć spore obciążenie dla naszej firmy, więc wykazałem się niegospodarnością, jeżeli chodzi o ten odcinek. No bo naprawdę, słuchajcie, 200 euro za to, że nie wykorzystaliśmy możliwości przespania się przed przyjęciem zlecenia. No i teraz, słuchajcie, no przygoda pierwsza klasa, czyli próba skrętu w lewo, wymuszenie pierwszeństwa na radiowozie, uderzenie tego radiowozu i następnie jeszcze raz przyfasolił w nas radiowóz, jak próbował nas ominąć, a my musieliśmy po prostu leciutko wycofać. Dobra, 122 km do celu, już 121. Jedziemy co prawda trasą z ograniczeniami do 60 km na godzinę, więc no jeszcze kawałeczek mamy tutaj do zrobienia. Nie wygląda na to, żeby ta droga miała się zmienić na przykład w jakąś nagle autostradę ekspresową. No i można powiedzieć, słuchajcie, że nasz pobyt w Niemczech no, kosztował nas już tutaj naprawdę bardzo dużo dzisiaj. Szkoda, szkoda, naprawdę. Tyle marudziłem o tym, że zbieramy kasę, a tu proszę, taka przygoda na dzień dobry, dosyć nieprzyjemna i przede wszystkim bardzo mocno nas to kosztowało. Dobra, no tutaj nawet bez gazu, nie, no to trzeba przyhamować, bo naprawdę ja już, jak dzisiaj jeszcze jeden mandat dostanę, to już chyba będzie jakaś katastrofa. Ciekawi mnie teraz, słuchajcie, sytuacja, czy w momencie, jak my dojedziemy do tego nowego miasta, znaczy nowego, w cudzysłowie oczywiście, czyli lecimy na Rostock, no to zobaczymy, słuchajcie, czy będziemy mieć odkryte to miasto, czy nie odkryte, bo jeżeli się okaże, że to miasto nie jest odkryte, no to macie zaprezentowane dosyć spore bugi tej gry. No oczywiście, słuchajcie, mam nadzieję, że kiedyś doprowadzimy do takiej sytuacji, że będziemy mieć na tyle na koncie, że po prostu jak dotrzemy do jakiegoś nowego miasta, no to sobie, słuchajcie, kupimy garaż, zaparkujemy sobie w naszym garażu i wtedy nawet jak będzie jakaś aktualizacja, to nie będzie to tak naprawdę miało dla nas jakiegoś znaczenia. Szkoda, że tak jest, no bo tak jak wiecie, już od 14 odcinków próbujemy, słuchajcie, poprzebijać się w dalszą część. Trochę tych miast już udało nam się odkryć, natomiast cały czas próbujemy lecieć na ten zachód. No i znowu wróciło nas do Polski, teraz znowu z Polski pojechaliśmy z Poznania na Szczecin, ze Szczecina przebiliśmy się do Niemiec, no i jesteśmy, słuchajcie, na terenie Niemiec, można powiedzieć, dopiero na początku naszej drogi, naszej przygody
tutaj właśnie w rewirze niemieckim, więc no, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Zwolnij, jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. A dobra, bo to było 30 ograniczenie, no to też trzeba uważać. Tak mówię, co on tak zwolnił też z tym znakiem z tyłu? Dobra, 56 km do celu, także nie jest daleko. No jak widzicie, sobota. My oczywiście w trasie, jakby mogło być inaczej. Piąteczek Piątunio był wczoraj, dzisiaj za Piąteczek Piątunio dostaliśmy piękne mandaty. Naprawdę przygoda pierwsza klasa, zderzenie z radiowozem. Zwolnij, poprawienie jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Więc no, naprawdę 1000 euro sobie gdzieś tam pofrunęło. Dobra, no tutaj naprawdę porządnie z tej górki. Dobra, paliwo jeszcze mamy. Też drogi są też mocno specyficzne, czyli gdybyśmy pewnie no, mieli szansę wyjechać, zwolnij, ale to mówię, jedziesz możliwe, powyżej że, dozwolonej prędkości. Że bardziej ze strony Poznania można było się kierować na Berlin. Boże, co on wyprawia? Próbuje nas wyprzedzić, ale coś nie mrawo. Jeszcze tutaj wzniesienie. No tak powiem ci, kolego, na ryzyku. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. No ja jestem ciekawy, co teraz będzie. Nie no, normalnie słuchajcie, jechał cały czas na tym lewym pasie. Próbował nas wyprzedzać, no ale przecież to jest pod prąd jazda. No i nic, tam na pewno doszło do jakiejś chyba kraksy, bo przecież widać było awaryjne w pewnym momencie. Oj, akurat policja tutaj, my tutaj, przekroczona ta linia, naprawdę w panice musiałem nacisnąć ten hamulec. No dobra, ale jesteśmy już, można powiedzieć, prawie na miejscu. Zaraz zobaczymy, słuchajcie, czy miasto będzie odkryte, czy nie odkryte. Jestem ciekawy, jak to wygląda. Trochę to by było przykre, jeżeli, słuchajcie, okazałoby się, że... Dalej jest informacja, że na przykład miasto dopiero zostało odkryte albo coś w tym stylu, bo przecież my już tutaj naprawdę, słuchajcie, to jest 14 odcinek z tej serii, więc biorąc pod uwagę przynajmniej dwa miasta na odcinek, no to oczywiście odpowiedź nasuwa się sama, ile my tych miast, słuchajcie, byliśmy w stanie odkryć, zwolnij, ale nie ma jedziesz informacji. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Także tutaj, słuchajcie, jest wszystko w porządku. Mamy te miasta poodkrywane. Jedź prosto. Lecimy. Skręć w lewo. Jesteśmy na miejscu, cali i zdrowi. Dobra, no i teraz kwestia zaparkowania tej przyczepki.
sobie teraz kamerkę. Tutaj trzeba uważać, bo jest dosyć wąsko, ale bez żadnego kłopotu poradzimy sobie z tym tematem. No, uda się czy się nie uda? Dobra, udało się na szczęście. No dobra, słuchajcie, kolejny ładunek dostarczony, 191 km przejechanych, 191 expów oczywiście za to, plus 40, także zbliżamy się już dużymi kroczkami do tego, żeby tutaj osiągnąć ten poziom szósty. No dobra, lecimy, jeszcze kawałek sobie przejedziemy, bo żeby nam się, słuchajcie, znowu tutaj nie okazało, że my mamy problem. Dobra, tutaj się na chwilę zatrzymamy. No dobra, słuchajcie, to tak w szybkim podsumowaniu, 55 tysięcy euro. Więc zaczynaliśmy z 45, więc około dychy, można powiedzieć, że dzisiaj zarobione. Nasi kierowcy oczywiście w trasie, zobaczmy jeszcze, czy nam tutaj nic nie pospadało. No, sporo nam pospadało, bo przecież RAF to było 1700 na dzień, Lenar to było 1200, więc no, trzeba będzie, słuchajcie, tutaj troszeczkę nad nami, nad tymi naszymi kierowcami popracować. No ale to wiadomo, kwestia, słuchajcie, czasu. No dobra, kolejne dwa zlecenia możemy dopisać do naszej listy. Słuchajcie, mam nadzieję, że nie będzie takich kłopotów. No bo cóż, byliśmy w Holandii, puściło nas na Poznań. No i teraz jesteśmy w Niemczech, więc będziemy próbowali w kolejnym odcinku zbliżać się do tej granicy Holandii, żeby oczywiście trafić tam. Także dzięki bardzo dzisiaj za uwagę. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, wbijajcie na Facebooka, Twitcha, Instagrama i TikToka. A ja już teraz gorąco i serdecznie zapraszam Was do udziału w odcinku 15. Słuchajcie, z serii ETS 2, czyli Euro Truck Simulator 2, właśnie na moim kanale. Trzymajcie się, do zobaczenia, hej! Dark Owen. Gaming World Media.